Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Chorzy, to oczywiście kolejny odcinek Hearthstone. No i cóż moi drodzy, w dniu dzisiejszym mamy ostatni dzień rankingu wrześniowego. O ile dobrze kojarzę, od jutra rozpoczyna się nowy sezon, wszystkie statystyki zostaną skasowane. Wydaje mi się, że wykorzystam sobie ten dzień, żeby nagrać kilka odcinków z rankingu. Może uda mi się podbić ten ranking troszeczkę wyżej, nic nie obiecuję. Jeżeli tak się stanie, będę w stanie rozpocząć przyszły ranking, czyli od jutra, z troszeczkę lepszym startem. Odpalmy sobie grę, dzisiaj zagramy sobie druidem. W kolejnym odcinku wydaje mi się, że może wrócę do maga. Składałem sobie talię wojownika, jak widzieliście, która nie za bardzo wyszła. Praktycznie non-stop nią dostaję, więc na razie nie będę w nią nagrywał. Na razie będziemy grali starym dobrym druidem oraz magiem. No i cóż, rozpoczynamy kolejną walkę. Malfurion kontra Gul'dan. Twoja dusza będzie moja! Muszę chronić dzikie ostępy. Tym razem gramy przeciwko czarnoksiężnikowi. Odrzućmy te dwie karty. Zostawię sobie zamaszysty cios, ponieważ jest to jedna z nielicznych kart w mojej talii, która potrafi usunąć przeciwnika z planszy. Zbieracza łupów zostawimy tylko po to, żeby wyrzucić go w drugiej turze. Jeden strzał. No i cóż, przeciwnik zaczął dosyć szybko. Czy chcę wystawiać od razu znachora, który zginie po jednym strzale? Raczej nie. Zakończę sobie po prostu turę. Cóż, przeciwnik zaczyna bardzo, bardzo szybko. Czy pozwolimy wystawić mu jeszcze jedną małą kreaturę? Wydaje mi się, że tak. Zaatakujmy na twarz. No i cóż, pytanie brzmi, czy już czas, czy jeszcze nie? Wydaje mi się, że tak. Wyczyścimy planszę. Zakończymy turę, no i zobaczymy, czym wyskoczy na nas nasz przeciwnik. Przypuszczam, że będziemy tutaj zalewani praktycznie falą małych kreatur. No i cóż, wydaje mi się, że dobrą opcją w tym momencie będzie Tazdingo, przez którego mam nadzieję przeciwnik nie będzie w stanie się przebić w tej turze. Albo i będzie niestety. Słońcowierca odpadł z jego ręki, co jest mi jak najbardziej na rękę. Dostajemy za 2, czyli nic specjalnego. Przydałaby mi się w tym momencie kolejna prowokacja. Nie ma prowokacji, jest Worgen. Wydaje mi się, że będę chciał wyczyścić w tym momencie planszę. Biorąc pod uwagę, że mamy bardzo dużą przewagę kart, w tym momencie potrzebuję utrzymać czystą planszę, żeby nie zalała mnie praktycznie tona małych przeciwników, takich właśnie jak ten Murloc. Wydaje mi się, że oszczędzimy jak na razie Worgena. Do akcji wejdzie Znachor. Zbieracz łupów. Pytanie, czy Akolita, czy raczej zmiennokształtność i zabicie Murloca przeciwnika? Wydaje mi się, że raczej zmiennokształtność. Gotowe. Nadal mamy
uzdrawiający dotyk, który przywróci nas do 28 punktów, jeżeli oczywiście przeciwnik nie zaatakuje na twarz. Okej, jestem w stanie pożegnać się ze Znachorem. No i co dalej? Tak jak powiedziałem, mamy delikatną przewagę kart. Tyle możliwości. Przeciwnik ma delikatną przewagę, jeżeli chodzi o punkty zdrowia. Okej, kolejna kreatura usunięta ze stołu. No cóż, niestety jeszcze dwie tury do możliwości wystawienia naszej dużej prowokacji. Przypuszczam, że przeciwnik zaatakuje na twarz, więc będę musiał się bronić jak najszybciej. To już czas na uzdrawiający dotyk, wydaje mi się, że tak. Z drugiej strony nie będę w stanie wystawić nic innego. Więc może dobrą opcją... Zastanawiam się... Byłby tutaj Gelbin. Wystawmy rycerza. Atakujmy na twarz. W następnej turze przyjmiemy przynajmniej 5 na twarz. Ale od razu przywrócimy się do pełni zdrowia, chociaż z drugiej strony w 8 turze mógłbym wystawić moją prowokację. Czemu mnie wzywasz? Okej, zdecydowanie nie będzie to prosta walka. W tym momencie przeciwnik został bez kart. Idealnym rozwiązaniem dla mnie byłoby wyczyszczenie w jakiś sposób całej planszy. Pytanie brzmi, jak to w tym momencie zrobić? Raczej muszę się bronić przy takiej ilości zdrowia. Skoro nalegasz, gotowe. Kolejna prowokacja. Okej, Akolita zdecydowanie nie jest postacią, którą chciałbym tutaj zobaczyć. W następnej turze oberwiemy za przynajmniej 7, więc uzdrawiający dotyk jest tutaj podstawą. To nie brzmi, czy w tym momencie dwa worgeny, czy raczej wystawimy sobie nożownika oraz powiedzmy worgena. Patrzmy, co w tym momencie zrobi przeciwnik. Oczyścicie! Okej, to jest problem. W tym momencie obrywamy za 8, ponieważ Ragnaros będzie trafiał tylko i wyłącznie w nas. Okej, wystawmy tą kreaturę, która daje nam dwie kreatury na stole, od razu. Za maszysty cios. Więc już niestety musimy przyjąć w tym momencie prawdopodobnie 8 na twarz, no chyba, że Ragnaros trafi w jedną z naszych kreatur. Schowaj się za mnie! Niestety nie widzę dobrego rozwiązania tej sytuacji. Nie pozwolę! Musimy wystawić dużą ilość kreatur i mieć nadzieję, że Ragnaros trafi w którąś z tych kreatur. Następnie
mieć nadzieję, że Gelbin przeżyje do następnej tury i będziemy w stanie zjąć Ragnarosa. Gotowe. No i cóż, wszystko w tym momencie w rękach przeciwnika. Musimy oczyścić słoneczną. Kto śmie mnie przyzywać? Okej, chyba najgorsza możliwa sytuacja, jaką mógłbym sobie wymarzyć. Będzie boleć. Tak, będzie boleć. Okej, możemy skopiować Ragnarosa. W tym momencie oberwać potencjalnie za 8 oraz za 3, co sprawi, że zginiemy. Moglibyśmy postawić prowokację, jednak to nie zmienia naszej sytuacji. Ragnaros tak czy inaczej nie może atakować. No cóż, spróbujmy. Gotowe. Nie zadzieraj, skóry! Gotów na strzało! Okej, pytanie brzmi, czy Ragnaros trafi w nas? Niestety trafił we mnie. No cóż, spróbujmy naszego szczęścia. Okej, on nie ma prowokacji. Dobra, właśnie zdałem sobie sprawę, że prawie przegrałem tę walkę na własne życzenie. Jakimś cudem w ostatniej chwili zdałem sobie sprawę, że jednak damy radę. No i cóż, pierwsza wygrana walka dzisiejszego dnia. Odpalmy kolejną. Nie ukrywam, że na koniec walki wprowadził się trochę chaos. Prawie przeoczyłem śmiertelny cios, który zadała nasza prowokacja. Malfurion! Kontra! Jaina! Prosisz się o lanie. Muszę chronić dzikie ostępy. No cóż, zdecydowanie odpadasz. Wydaje mi się, że ty też na razie odpadasz i ty też. Potrzebujemy mniejszych kreatur. No dobra, nie do końca lepiej. No, niestety nie wróży nic dobrego. To jabłko na swoje. Gotowe. Pozdrawiam cię. Mogę mieć tylko nadzieję, że przeciwnik nie jest w stanie usunąć mojego nożownika. A jednak... Zdaję sobie sprawę, że w tym momencie zbieracz łupów zejdzie od razu z pola walki. Dostaniemy dodatkową kartę. Już pytanie w tym momencie, czy Worgen, czy raczej Ghoul? Wydaje mi się, że Ghoul będzie lepszą opcją. Gotowe. W tym momencie mogę mieć tylko nadzieję, że przeciwnik nie jest w stanie od razu usunąć Ghoula. No okej, jest w stanie. Jednak jest mi to na rękę, ponieważ w tym momencie on użył dwa swoje czary. Więc raczej nie będzie w stanie usunąć mojego Worgena. No chyba, że użyje swojego Fireballa. Ale w tym momencie będzie to dobre z mojej strony, ponieważ
wykorzysta Firebola, który potencjalnie mógłby zaatakować za 6, na postać za 3. Podaj mi klucz łukowy! Więc już, kolejny Worgen, czy raczej rycerz? Wydaje mi się, że rycerz. Jerme! Do mnie! Gotowe! No i cóż, tura szósta, zamieć. Przygotowuje się na turę siódmą, na falę płomieni. Bardzo dziwne zagranie ze strony przeciwnika. Postanowił jednak nie zabijać mojego Worgena. Okej, dobra, zastanówmy się, jak w tym momencie usunąć tego przeciwnika i zadać dwa ciosy mojemu przeciwnikowi. To się raczej nie stanie. Zastanawiam się. Ewentualnie możemy wyrzucić Worgena oraz wilczego jeźdźca. Mogę tego zrobić. Okej, właśnie zdałem sobie sprawę, że postać jest zamrożona, więc nie będę w stanie zaatakować tak czy inaczej. Dobry ruch ze strony przeciwnika, ponieważ w tym momencie Worgen zostanie spingowany. Ewentualnie fala płomieni. Fala płomieni. No cóż, słońcowierca. Postaram się utrzymać małą ilość kreatur na stole. W razie, gdyby przeciwnik miał kolejną falę płomieni. Okej. I ty to nazywasz bronią? Gotowe. Delikatna przewaga na polu walki. Nie jestem do końca pewien, czy będę chciał w tym momencie zdejmować akolitę przeciwnika, czy po prostu będę go ignorował. Problem polega na tym, że przeciwnik... Podaj mi klucz łukowy! Problem polega na tym, że przeciwnik, będąc magiem, jest w stanie pingować tego akolitę sam. Okej, kula ognia na mojego krasnoluda. Czyli po jednej karcie dla nas. Jeszcze jedna karta. I w tym momencie zamaszysty cios, czy raczej coś innego? Wydaje mi się, że zamaszysty cios może być dobrą opcją. Czy chcę wystawać od razu Tazdingo? Raczej nie, wystawmy akolitę. Użyjmy naszej zmiennokształtności. Jak na razie, mimo tego, że użyliśmy naprawdę dużo kart, obie strony nadal w okolicach 30 punktów zdrowia. Zdecydowanie chcę w tym momencie wyczyścić cały stół. Pytanie brzmi jak? Moglibyśmy oczywiście użyć ugryzienia. Zaatakować tą postać, a następnie zaatakować akolitą. Może po prostu coś takiego? Będzie bolę.
Pytanie, czy chcę usuwać to od razu? Czy może zaryzykujemy fakt, że przeciwnik nie ma żadnego innego sekretu i wyrzucimy sobie Tazdingo? Nie chcę do końca używać w tym momencie ugryzienia. Chociaż z drugiej strony, jeżeli przeciwnik ma sekret, ta postać stanie się 7-7 i stanie się naprawdę problematyczna. Dobra, ugryzienie. Atak na twarz. Zmiennokształtność. Koniec tury. No i cóż, wyczyściliśmy stół. Przeciwnik prawdopodobnie spinguje naszego akolitę. W tym momencie czekam tylko i wyłącznie na prowokację przeciwnika, najlepiej bardzo dużą. Okej, nie jest to prowokacja. Są prowokacje jednak. Tak naprawdę nie warte zachodu. Pytanie brzmi, czy w tym momencie przeciwnik ma kolejną polimorfię? Okej, czarny rycerz wejdzie do gry w kolejnej turze. O ile oczywiście przeciwnik nie zaatakuje prowokacją w prowokację. Co jest oczywiście rozwiązaniem. Okej, wydaje mi się, że nie mamy tutaj dużego wyjścia. Od razu w tym momencie Tazdingo. No i zakończymy turę. Zdecydowanie długa walka, tak jak mówiłem wcześniej. Przeciwnikowi zostało 9 kart, my mamy ich 8. Jeżeli przeciwnik nie da rady trafić w tym momencie twarz, to cóż, będziemy z powrotem na 30. Zdecydowanie chcemy pozbyć się tej kreatury ze stołu. I to w tej chwili. To nie brzmi jak. Już chyba nie mamy wyboru. Znachor i zatrzymać tą kartę w ręce, wydaje mi się, że jest to dobra opcja. Nie mówmy przeciwnikowi, że nadal jesteśmy w stanie wrócić nasze zdrowie do 30 punktów. Okej, pytanie brzmi, jak w tym momencie pozbędziemy się tej karty? Definitywnie zamaszysty cios będzie tutaj dobrą opcją. Więc już zakończymy turę. Przeciwnik wystawia cały arsenał. Cóż, to jest problematyczne. Nie jestem w stanie
a właściwie nie chce wystawić mojej prowokacji, ponieważ ona zginie od razu, trafiona przez tą kreaturę. Nie jestem w stanie zrobić nic innego, tylko wystawić po prostu Gelbina, który prawdopodobnie za moment zginie. I otrzymamy dodatkowych kart. No i w tym momencie otrzymujemy ciosy niestety na twarz. Okej, to nie jest zła opcja. To jabłko na swojej głowie. Czy chcę w tym momencie zaatakować prowokację? Wydaje mi się, że nie. Zobaczymy, co zrobi przeciwnik. Zdecydowanie jest to czas, żeby użyć mojego uzdrowienia. W tym momencie pytanie brzmi, którą kreaturę chcę skopiować? Czy chcę skopiować mojego nożownika? Wydaje mi się, że nie, ponieważ w tym momencie nie mamy żadnych innych kart, żeby nożownik zaczął rzucać nożami, więc skopiujemy elementala przeciwnika i zakończymy turę. Miałem nadzieję, że pierwszy odcinek, który dzisiaj nagrywam, będzie dosyć krótki, że będę w stanie go szybko wyrenderować i wrzucić. No cóż, tak się nie stanie. Będzie to chyba najdłuższy odcinek, jaki do tej pory wypuściłem. Powolna i bardzo długa gra. Przeciwnik czyści w tym momencie cały stół. No cóż. Można i tak. Gotowe. Nie jestem pewien, co w tym momencie w moim arsenale robią dwa uzdrowienia. Już prawie nie mam kart. Moja magia rozerwie cię na strzępy. Jedna karta kontra trzy karty. Okej, to nie skończy się dobrze. Gotowe. Skończyły mi się karty. Cóż, niestety nie mogę wystawić mojego Tazdingo. Wydaje mi się, że niestety ta walka zakończy się bardzo, bardzo szybko. I mamy niestety żadnych innych kart, więc zaczynamy obrywać obrażenia z braku kart. Wystawmy prowokację. Już prawie nie mam kart. Nie widzę możliwości wygrania niestety tej walki. No i cóż, zakończmy walkę. Podziękujmy przeciwnikowi za grę.
Więc już, tracimy jedną gwiazdkę, pozostajemy na rankingu 16. No i cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że mimo jednej wygranej oraz jednej przegranej walki oraz długości odcinka, odcinek wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło i jak zawsze do usłyszenia następnym razem. Cześć!